Otóż po przekroczeniu pewnej granicy fonogram staje się złoty. Tak się stało w przypadku dzieła, które Sławek wspólnie z kolegami wypuścili, a firma MTJ wydała. Dziękuję Państwu serdecznie. Sławeczku, stoję. 30 sekund dla fotoreportera. Na tak ryzykowny zabieg jak wznowienie sześciu zapomnianych już poniekąd płyt, a dla mnie niezmiernie cennych w moim dorobku. Od choćby płyta nagrana stowarzyszeniem grupy Dżem. To była jedna z pierwszych płyt kompaktowych w naszym kraju. Płyta bardzo się podobała, niestety po jej wydaniu wytwórnia zbankrutowała. Kapitalizm dopiero wtedy się rodził u nas i płyta była niedostępna. I nie chcieli mi niektórzy wierzyć, że ja z legendarnym Dżemem płyty nagrywałem. A teraz jest znowu właśnie dzięki wytwórni MTJ, której szczerze dziękuję. Pozostałe pięć płyt to również bardzo to perły dorobku Nocnej Zmiany Bluesa. Polecam, a dziś zapewniam Państwa, że odpowiednio uczciwie przyznanie tego.